No hello, po krótkiej przerwie, ponieważ najpierw był ten panieński, później były święta, chciałam trochę spędzić czasu ze znajomymi, z rodzinką, tak na spokojnie, nie nagrywając, więc miałam taki mały urlop od vlogowania. No i kurde, przychodzę tutaj dosłownie jak na dywanik, wyznać swoje grzeszki jak u spowiedzi. Żarłam w te święta po prostu jak opętana i powiem wam, że to jest niesamowite, jak ja szybko z powrotem tyję. Z jednej strony nic dziwnego, z drugiej strony nie wiem, czy to jest normalne, ale po prostu powinnam mieć jojo na drugie imię. Jestem sama w tym tygodniu, Maciek wyjechał na szkolenie. Nie będzie miał chyba nawet dostępu do telefonu. Zostaliśmy z Melonem, samiesieńcy, zdani na siebie. Ale jutro przyjeżdża do mnie moja siostra. Powiem wam, że chyba też z tych wyrzutów sumienia zaczęłam wczoraj tak sprzątać w chacie, ale to po prostu, wiecie, takie deep cleaning, takie porządki od podstaw, jakieś tam wypieprzanie wszystkiego z szuflad, odkurzanie, mycie na mokro tego i tak dalej. I w ten sposób ogarnęłam prawie całą kuchnię, tak wiecie, wewnątrz i pralnię. Była po prostu masakra, ale zaczynam widzieć światełko w tunelu. Jest w ogóle teraz taka brzydka pogoda, a mam wrażenie, że dzięki temu sprzątaniu zrobię sobie taki wiosenny reset i takie właśnie przygotowania do tej wiosny. Takie, wiecie, odświeżenie trochę przestrzeni i umysłu przy okazji. No, szybciutko. Lecimy na dwór, tak? Mam dziś na sobie nowe leginsy z Adanoli i już jak je rano na tyłek naciągałam, to od razu w sumie stwierdziłam, że to nie są takie typowe leginsy na siłkę. Mi się strasznie podoba to, jak one się tutaj układają w talii. Mają tutaj takie skrzyżowane te dwa pasy. Mega to wygląda i mega wygodne to jest. Ten materiał jest po prostu kozacki. Trochę mi się kojarzy z taką bielizną termoaktywną, ale właśnie bardziej myślę, że będę w nich śmigać tak na co dzień, czy ewentualnie właśnie na jogę, niż na siłownię. Na pewno one są po takiej bardziej komfortowej stronie. Dobra, chata jest w miarę ogarnięta, teraz pora, żebym ja się ogarnęła, chociaż jeszcze nie skończyłam. Muszę jeszcze wywiesić pranie, chcę jeszcze ogarnąć kanapę, położyć tutaj czyste koce, odkurzyć ją i tak dalej. Ogólnie zostało mi jeszcze trochę rzeczy do ogarnięcia w chacie, ale to już nie dziś. Powiem wam, że mycie tych okien to było niezłe cardio. Była dzisiaj u mnie na noc Maćka siostra, ale już pojechała, w ogóle nie pokazywałam, bo no, niektórzy sobie po prostu nie życzą być na vlogach, bo się wstydzą, bo nie chcą, whatever. W każdym razie Julia już pojechała, a teraz przyjeżdża do mnie moja siostra. Ogarniam to pranie, ogarniam kanapę i idę się sama ogarnąć, bo jest dramat. Ja się śmieję już z tego, jak ja wyglądam. Całe w dniu roboty, tak? Po prostu jestem urobiona. Pokaż wszystkim. Szczęśliwy. Mój Boże.
włoski na przykład, nie? No na pewno jest, wiesz, wyraźniej niż na wąsiku, bo tam jest bardzo jasne. Pachy też nie były jakieś takie bardzo mocne, a tutaj szczególnie, że ten boczek jest taki zawsze chyba najbardziej bolesny. Wyszłam właśnie, słuchajcie, z depilacji od Dorotki tutaj ze Smart Beauty. Robiłyśmy dzisiaj łydki i jestem tak podekscytowana na te efekty, bo widzę już też te pierwsze efekty na pachach, wąsiku i tutaj na bokach twarzy, gdzie robiłyśmy za pierwszym razem zabieg depilacji jakieś tam 3 tygodnie temu. Powiem wam, że te pachy są teraz tak gładkie, taka rozjaśniona się ta skóra zrobiła. Włosy jeszcze odrastają, to nie jest tak, że po pierwszym zabiegu będzie, wiecie, zupełnie łyso, tak? Natomiast odrasta ich znacznie mniej, rosną znacznie wolniej i są też takie osłabione, takie cieńsze. Na tych pachach rośnie mi w takim jednym miejscu jeszcze taka malutka kępka, a cała reszta to taki dosłownie koper. To jest taki komfort, że nie wiem, jak ja wcześniej żyłam bez tego. Sama depilacja nóg była troszeczkę bardziej odczuwalna. No ale to jest tak, że im mocniejszy włos, tym bardziej będzie się czuło ten laser, bo on w niego po prostu, wiecie, celuje i uderza. Ja jestem po prostu turbo szczęśliwa. Podobno efekty mają być na łydkach jeszcze lepsze niż pod pachami, więc can't wait. Wziąłam sobie wczoraj taką szczotkę w Rossmanie. Miałam już ją kiedyś, ale gdzieś zgubiłam. Bardzo fajna, polecam. Oczywiście przed rozczesaniem włosów koniecznie zawsze daję olejek. Ja w ogóle nawet nie pamiętam, na czym skończyłam tego vloga. Jezu, w ogóle tak mi dużo włosów wypada teraz, po prostu garściami wyłażą. Nie wiem, o co chodzi. Może ze stresu po prostu? Ostatnio miałam problemy ze stawami i to były stawy palców, więc wiem, brzmi dosyć błaho, no ale po jakimś czasie, jak zaczęło mi to tak naprawdę przeszkadzać i mega mnie to bolało, to zgooglowałam. Okazało się, że to takie mega charakterystyczne objawy dla jakiegoś tam reumatoidalnego zapalenia stawów albo dla choroby zwyrodnieniowej stawów, więc zapisałam się do reumatologa, zrobiłam sobie odpowiednie badania. No i byłam już u tego lekarza, dostałam diagnozę, że mam wczesne czy lekkie zapalenie stawów, coś takiego, z podejrzeniem łuszczycowego zapalenia stawów, więc jest to trochę takie przerażające. Trochę się tym zmartwiłam, szczególnie, że gdyby jakby okazało się, że to i ten stan jakby nie cofnie się samoistnie, jakby mój organizm do jakiegoś tam określonego czasu sobie z tym sam nie poradzi, to będę musiała przyjmować leki w takiej najbardziej optymistycznej wersji około 2 lat. Być starałam się też nie wkręcać sobie samej na banie jakiejś jazdy, ale analizując swoje zachowanie przez ostatnie tygodnie, to ja widzę, że no po prostu mnie to zmartwiło, zestresowałam się tym. Aktualnie jako leczenie dostałam końskie dawki witaminy D. Za to jutro jadę do Wrocławia, do doktora Karmowskiego na konsultację ginekologiczną. Zobaczymy, czy tam u mnie wszystko w porządku. Dawno nie byłam już, wiecie, tak u specjalisty, więc warto tak raz na jakiś czas zajrzeć, co tam się dzieje. Wiedziałam, że pokażę wam sukienkę, jaką wybrałam w końcu na to wesele, jako świadkowa. Uznałam, że jestem wam to winna, bo obiecywałam wam film z mierzeniem sukienek, ale tego filmu nie będzie, dlatego że większość tych sukienek, które zamówiłam, były albo po prostu na mnie za małe, albo były tak fatalne, że po prostu wstyd pokazywać. No po prostu nie było co pokazywać. Ja to wszystko spakowałam w pizdu i odesłałam. Tak się prezentuje mój wybór. Jest to sukienka z mango, w takim chłodnym odcieniu fioletu. Ale to też nie jest ideał. Ona jest niestety mocno prześwitująca. Zamówiłam już sobie właśnie dzisiaj z Oysho taką bieliznę, która powiedzmy, no, powinna pasować pod to. Najbardziej się obawiam tego, że to będzie prześwitywać na dupsku, dlatego zamówiłam sobie takie jakby kolarki. Też się trochę obawiam, jak będzie mój biust w tym wyglądać, bo mimo tego, że ona ma normalnie tutaj, wiecie, ramionczka, to one są bardzo takie cieniutkie, więc muszę też mieć jakiś specjalny stanik pod nią. Tak to wygląda. Jest dosyć długa, ma fajne rozcięcia na nogi, ale słuchajcie, zachowamy
rąbek tajemnicy i pokażę się Wam w niej już przed weselem, może tak, po prostu w następnym filmie. Tutaj mam jeszcze buty, obie pary są z Kazara. Te buty to jest po prostu jakiś hit, to są takie klepeczki, one są niezbyt wysokie. To jak one błyszczą, tego tutaj nie widać w kamerze, absolutnie tego tu nie widać. A tu mam drugie, które najprawdopodobniej założę właśnie do tej sukienki, bo jakoś tak bardziej mi siedzą. Takie sandałki, one są z kolekcji ślubnej w ogóle. No i tu jest podobna sytuacja, też nie widać w tym świetle, jak one błyszczą, ale no uwierzcie, jest po prostu blask nieziemski. Te są troszeczkę wyższe niż tamte klapki, ale wciąż są na tyle niskie, że będzie mi po prostu wygodnie, mam nadzieję, przez chociaż kilka pierwszych godzin, bo ja mam zawsze problem z obcasami. Nie no, słuchajcie, choćby do dresów. Muszę Wam pokazać, jak te buty wyglądają. No pięknie się prezentują na nodze. O, trochę bardziej tutaj teraz widać, jak one się błyszczą, aczkolwiek to jeszcze nie jest ten poziom błysku, który ja widzę, słuchajcie, na żywo. Muszę sobie w końcu kupić taki pojemnik na tabletki, na suplementy, bo już któryś raz jak gdzieś wyjeżdżam, to pakuję sobie je po prostu w taką malutką strunową torebkę. Całkiem spoko rozwiązanie, natomiast w pojemniku na pewno byłoby troszeczkę wygodniej. Na ile dni ja potrzebuję? Jutro, pojutrze i dziś jeszcze nie brałam. Pan doktor Mikołaj Kormowski z Centrum Leczenia Endometriozy we Wrocławiu jesteśmy. Ja już jestem po wizycie swojej, jestem zdrowa jak koń, także bardzo się cieszę, tutaj u mnie jest wszystko w porządku i tak jak teraz obiecałam, zadawaliście pytania na Instagramie i kilka takich najciekawszych, które tutaj doktorowi wpadną w oko, postaramy się odpowiedzieć. No to lecimy z tym pierwszym, tak? Czy na zwykłym USG możemy wykryć endo? Odpowiedź właściwie jest prosta, bo na przykład ten ultrasonograf, który używam ja i moi koledzy, jest zwykłym ultrasonografiem, modelem sprzed 5 czy 6 lat. Jest to dobrej klasy ultrasonografia, ale nie musi być wybitna. Na zwykłej ultrasonografie widać ogniska endometrialne. Będzie pewnie pytanie, to dlaczego tego lekarze nie widzą? Diagnostyka endometriozy jest diagnostyką doświadczenia. Potrzebny jest lekarz, który po prostu wie, czego i gdzie szukać. Głównie chodzi o to, żeby oprócz macicy jajników poszukać tych struktur drugiego planu. Tutaj jeszcze było takie ciekawe pytanie, że dwie dziewczyny tak napisały, że nie mają u siebie objawów, ale na przykład endometriozę ma mama, babcia. Jak one mają się przygotować, bo się boją, ale nie wiedzą jakby co zrobić, gdzie się udać, czy mają już jakoś zawczasu iść do lekarza, teraz tak, specjalisty? Bo wiemy o tym, że endometrioza jest dziedziczona. Czyli jeśli mamy córkę mamy, która ma endometriozę, to ryzyko jest 7 do 10 razy większe, że ta córka będzie miała endometriozę. Jeśli mamy nawet siostry mamy, która miała endo, to one mogą mieć w tej samej lokalizacji, na przykład na tym samym więzadle, ale w różnym stadium tą chorobę. Okay. Więc tu taka dziewczynka powinna być szczegółową, czy takie siostry, czy koleżanki, które mają w rodzinie kogoś chorego na endometriozę, czy mama i babcie, szczegółowo powinny się zbadać u eksperta, czyli u specjalisty, który się w tym dedykuje, czyli który potrafi w ultrasonografii, na przykład właśnie takiej przesiewowej, jak myśmy dzisiaj robili, znaleźć tą chorobę. Nie chcę brać tabletek, tylko to było mi proponowane. Jest inne wyjście? No dobra. No bo tak, jeśli pacjentka nie chce brać tabletek, to jest teraz pytanie, czy nie chce pacjent przyjmować leków, bo na przykład one mu nie służą, czyli są objawy uboczne całej tej ulotki. Depresja, tak nadmierne gromadzenie wody. Każdy lek powoduje większe albo mniejsze skutki uboczne. Nie ma idealnego leku, złotej tabletki, którą weźmiemy i zniknie wszystko. Nie ma takiego leku. Oczywiście pamiętajmy, że leki, które możemy skutecznie w jakimś stopniu podleczać tą endometriozę, bo nie ma leku na świecie, który by wyleczył, to my hamujemy albo oś podwzgórze przysadka jajnik, czyli wyłączamy owulację, wyłączamy miesiączki, w skrajnym przypadku wprowadzamy wstępną menopauzę. To są najbardziej agresywne leki, które u młodej kobiety dają depresyjność, więc taki lek
jest dobrym lekiem przy bardzo agresywnej endometriozie. Jeśli mamy endometriozę w jajnikach, to problem jest taki, że każdy cykl to produkcja pęcherzyków jajnikowych i dominujących. Pamiętajmy, że my usuwamy na przykład guz jajnika 3, 4, 5, 10 cm, ale nie wiemy nigdy, czy w jajniku nie powstaje albo nie jest de novo ognisko na przykład 1,1 mm. Nie zobaczymy go ani w laparoskopii, ani w robotyce nigdy. I nagle się okaże, że pacjent nie bierze leków, czuje się świetnie, a to mikroognisko mikroskopowe zaczyna sobie powoli rosnąć de novo i nagle się tworzy za rok, dwa, trzy zmiana torbielowata 3-4 cm, albo powstaje ona, dzisiaj to wiemy, przez transformację na przykład torbielki kwotocznej w jajniku, gdzie przez jakiś wzrościk, stan zapalny, wahawę temperatury, stres, nie pęk pęcherzyk owulacyjny, bo nie tylko w endometriozie tak się dzieje i wtedy może się transformować, więc nie branie kompletnie leków jest złe. Dlaczego operacja to koszt 50 tysięcy złotych? Co wpływa na tak wielkie koszta? Koszty operacji wiążą się z ryzykiem okołooperacyjnym, z ryzykiem pooperacyjnym i ryzykiem powikłań. Mamy pacjentkę, której przeprowadzamy operację i spędza 2-3 doby w klinice, bo na przykład nie wynika to z żadnych powikłań. Mamy też pacjentkę, która się może powikłać i spędzić w klinice 2 tygodnie. Używamy czasem więcej sprzętu, czasem mniej sprzętu. Czasem jesteśmy w trójkę przy operacji, a czasem w piątkę specjalistów, nie licząc anestezjologów. Czasem potrafi być ogólnie przy operacji 6 osób, a czasem 12. Więc koszty wiążą się z ilością personelu, z użytego sprzętu, z ryzykiem około pooperacyjnym, z ryzykiem powikłań. Na przykład ta pacjentka po operacji wróci do nas w 7-8 dobie z ryzykiem na przykład nieszczelności w układzie moczowym i trzeba będzie ją reoperować. Trzeba będzie wykonać jej reoperację, trzeba będzie wyłonić jej stomię. Tak więc te operacje, ich koszty wiążą się z tym, że to są ultra trudne, ryzykowne i obarczone dużym ryzykiem powikłań operacji. Właśnie odnośnie jeszcze tych lekarzy. Już po operacji, to było jakoś chyba rok temu, jak poszłam do swojego jednego lekarza w Olsztynie i dałam mu swoją dokumentację medyczną, tą taką po operacji. Czyli protokół operacyjny. Tak. On tak popatrzył na to, przeczytał to i tak się na mnie spojrzał i mówi, wręcz z taką jakby pretensją, po co ja się zaoperowałam, dlaczego? Ale w ogóle? Tak. To wszystko brzmi, to jest taki śmiech przez łzy, bo dzisiejszego dnia, zanim trafiłaś do mnie na konsultację, popołudniem, rano przyszła dziewczynka wieku rozwojowego, wieku mojej córki, tak, 14-15 lat. Ta dziewczynka już jest po przejściach operacyjnych. Mówienie takiemu dziecku, że jest zdrowe i że mu nic nie jest, jest głęboko niemoralne. Tak więc te kobiety tracą nerki, tracą możliwość posiadania potomstwa, odbierana im jest radość życia, nie mogą współżyć. Tracą jelita, fragmenty, kończą ze stomią. To się wiąże tylko i wyłącznie, ja to ciągle będę powtarzał, z brakiem wiedzy i edukacji, a na końcu za tym idzie ignorancja, bo jeśli ja czegoś nie wiem, a nie mam w sobie przyzwoitości, żeby wysłać do kogoś, kto wie, to staje się ignorantem. Endometrioza jest ciężką chorobą przewlekłą hormonalno-zapalną. Jej stopień atakowania organów przypomina nowotwór, choć histopatologicznie jest łagodny, nie będzie klasyfikowana jako rak, bo to nie jest rak, ale jej działanie przypomina nowotwór i jej kliniczną formę złośliwości, tak? Dlatego dzisiaj nikt nie robi sobie żartów i chichów, śmichów, jak ktoś miał raka piersi, tak? No właśnie. I myślę, że tak samo powinno być w endometriozie. To się wiąże z świadomością. Jest niska świadomość społeczna i niska świadomość wśród lekarzy. Skoro nasi koledzy potrafią kpić z operacji ciężkich operacji, bo to nie było usunięcie torbielki jajnika, tak? Gdzie to było usunięcie choroby z wielu organów, więc to świadczy o niewiedzy, a niewiedza jest kluczem do katastrofy totalnej, bo taka jest prawda, bo tak po to jest nasze spotkanie, żeby wzbudzać tą świadomość społeczną, po to, żeby właśnie o tej chorobie mówić, żeby nie mówić, że taka twoja uroda i że jeśli ktoś jest ciężko chory, to wysyłać go do specjalistów, których słyszałyście. Dzisiaj jest mapa w Fundacji Pokonać Endometriozę takich lekarzy, którzy się tym zajmują, moich kolegów i koleżanek. Każdą formę endometriozy trzeba leczyć, ale uwaga, nie każdą od razu operować, ale każdą leczyć. Nie bagatelizować tej choroby, bo jeśli zbagatelizujemy ją w wieku 14 lat, to mamy katastrofę w wieku 25 lat. I potem jest tak, no ale gdzie pani była, tak? No byłam, chodziłam. Mówiono mi, że mam się nie leczyć. Dlatego ja jestem bardzo uczulony na coś takiego, bo trafiają do mnie ciężko chore, okaleczone przez życie młode kobiety, nie tylko młode i w średnim wieku, a wynika to po prostu z braku wiedzy, ignorancji. Są takie grzechy ginekologów i uderzmy się w pierś, bo skoro ja mogę nie prowadzić kobiet w ciąży, bo nie znam się dzisiaj na ultrasonografii,
krwi płodowej. Pewnie bym Ci tylko pokazał, czy dzieciuś jest w brzuchu, czy go nie ma. Ale nie zrobiłbym zaawansowanej ultrasonografii płodowej, bo w tym nie siedzę. Od rana do nocy diagnozuję i operuję kobiety chore na endometriozę i bardzo wąsko się zawęziłem, co ma swoje plusy i minusy. Ale mam w sobie tą przyzwoitość i uczciwość powiedzieć, że wielu rzeczy nie wiem i odsyłam do profesorów, doktorów, którzy są, czasem nawet młodszych kolegów, którzy są lepsi w diagnostyce innych schorzeń ginekologicznych. Może jak leczyć? Proste pytanie. No dobrze, no to jak leczyć? To jest takie niby trywialne pytanie, ale w sumie ono jest trudne, bo jak leczyć zależy od tego, w jakim wieku rozpoznajemy endometriozę, w jakim stopniu zaawansowania i gdzie. Ale gdzie oczywiście anatomicznie. Pokaż mi, bo o, mamy taki model, pokażę go, model anatomiczny, tak, przeciętej kobiety, gdzie mamy tutaj, widzicie, macicę, pęcherz moczowy, jelito odbytnicę, pochwę, tu są jajniki. I teraz jest pytanie, jeśli mamy dziewczynkę, na przykład, która ma, dajmy na to 14 lat i ma bardzo dyskretne ogniska endometrialne widoczne w ultrasonografii, w zależności od jej quality of life, jakości życia, możemy jej zaproponować leczenie zachowawcze, czyli włączyć już jej leki, ale to nie muszą być tabletki. Oczywiście można dać leki w postaci plastrów, obserwować te ogniska, czy one na tych lekach ulegają atrezji, nie powiększają się, włączyć jej oczywiście dietę przeciwzapalną, jak wiemy, to jest mega ważne. Dieta, terapia immunologiczna, żywieniowa, to jest terapia mająca na celu, bo ciągle ludzie o to pytają i Cię pewnie też, o co chodzi z tą dietą? To nie jest tak, że my jemy, wszystkim wykluczamy gluten, wszystkim wykluczamy laktozę, nikt nie je chleba i mleka. Nie, to bzdura. My robimy testy, testy pokarmowe, wykluczamy alergeny, czyli wykluczamy właściwie te produkty, które powodują u nas stan zapalny w jelicie, oczywiście. A stan zapalny w jelicie to stan zapalny w organizmie, a stan zapalny w organizmie to benzyna dla endometriozy, bo to jest choroba immunologiczno-hormonalno-zapalna. Pamiętajmy jeszcze, w jelicie cienkim syntezujemy najwięcej serotoniny, hormonu szczęścia. Dlaczego pacjentki z endometriozą są depresyjne, osowiałe? Bo jak mają chore jelita, jelito cieknące, ucieka im poziom serotoniny, stają się depresyjne. Natomiast na pewno to leczenie jest zależne od tego, gdzie mamy tą chorobę. Jeśli z drugiej strony mamy 12-latkę, która ma potężny guz jajnika i guz jelita, no to nie damy jej tabletek, tylko ją zoperujemy. Usuniemy jej guz jelita, żeby nie zrobić krzywdy, żeby w przyszłości nie wylądowała ze stomią i niedrożnością. Usuniemy zmianę z jajnika, żeby ratować jej resztki tego jajnika, żeby mogła w przyszłości być mamą. Ale jeśli na przykład mamy kobietę 45-6-letnią, która urodziła trójkę dzieci, nie chce mieć dzieci, a ma ciężko chorą, na przykład ma potężny guz, ma potężnie chorą macicę, ma wielki guz w ścianie jelita, który zwęża ściana jelita, dwa guzy w jajnikach i cierpi, wyje, nie może oddać stolca i jelito jest zamykane, światło jelita przez guza, no to my takiej kobiecie zaproponujemy leczenie kompleksowe. Czyli zaproponujemy jej operację usunięcia endometriozy z jelita, z więzadła, z moczowodu, ratując jej nerki, unerwienie, jelito, ale też zaproponujemy, jeśli już nie planuje dzieci, a ma chorą macicę jajniki, usunięcie takiej macicy z jajnikami. Wtedy taka operacja jest obarczona najmniejszym ryzykiem nawrotów, poniżej 1%. Operacja jest kluczem, ale nie jest jedynym leczeniem. Jest ważnym elementem, ale trzeba wiedzieć, kiedy operować. To dziękujemy serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dzięki, Olu. Cieszę się, że zobaczyć. Również cieszę się, że u Ciebie jest dobrze. Ja że u Ciebie jest dobrze i to jest fajne. Ja już jestem w Olsztynie, właśnie wyszłam z paznokci. Postawiłam na takiego klasycznego Frenczyka. Jadę jeszcze zaraz do galerii szukać sobie czegoś jako okrycie wierzchnie do tej kiecki fioletowej, bo no nic mi nie pasuje jednak. Coś czuję, że ten vlog może być długi, ale powiem Wam, że jestem tak wdzięczna panu doktorowi za to, że znalazł czas na to, żeby ze mną ten materiał dla Was tutaj nagrać. Wiadomo, że coś takiego nie zastąpi wizyty, ale na pewno zwiększy to świadomość. No, sama zmagając się z tą chorobą, na własnej skórze doświadczyłam, jak wielu ginekologów w polskiej służbie zdrowia jest po prostu jakby, no, można myślę powiedzieć, niedoedukowanych w tej kwestii. Czasami mam wrażenie, że niektórzy nawet drwią z tej choroby, traktują ją jakby była jakimś mitem, jakimś żartem. I dlatego bardzo ważne jest to, żebyście w ogóle wiedziały o czymś takim, że coś takiego istnieje. Żebyście wiedziały, jak reagować. Żebyście wiedziały, gdzie szukać pomocy, gdzie szukać diagnozy. O swoim przypadku i o tym, co powiedział mi doktor, opowiem Wam chyba w kolejnym vlogu, dlatego że ten wydaje mi się, że będzie już i tak mega długi. Więc nie będę się już więcej rozgadywać. Bardzo dziękuję Wam za oglądanie i do następnego.